To dzień dobry Państwu. Witam bardzo serdecznie wszystkich przybyłych na dzisiejsze obrady sesji. Otwieram 17. sesję Rady Miejskiej. Porządek naszej sesji wygląda następująco. Punkt drugi. Ustalenie porządku obrad i przyjęcie protokołu 16. sesji. Punkt trzeci. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia strategii rozwiązywania problemów społecznych gminy Międzybórz na lata 2020-2025. Punkt czwarty. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały nr 16 Rady Miejskiej w Międzyborzu z dnia 23 kwietnia 2020 roku w sprawie przedłużenia terminu płatności rat podatku od nieruchomości. Punkt piąty. Podjęcie uchwały uchylającej uchwałę zmieniającą uchwałę w sprawie wysokości i zasad ustalenia i zróżnicowania dotacji celowej dla podmiotów prowadzących żłobki lub kluby dziecięce na terenie miasta i gminy Międzybórz. Punkt szósty. Podjęcie uchwały zmieniającą uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu gminy Międzybórz na rok 2020. Punkt ósmy. Interpelacje. Punkt dziewiąty. Zapytania. Wolne wnioski. Informacje. Dziesiąte. Zamknięcie obrad. Czy do porządku obrad sesji są jakieś uwagi? Pani Przewodnicząca, Szanowni Państwo Radni, bardzo proszę, jeśli to możliwe, o zgodę na włączenie do porządku obrad jeszcze jednego punktu o treści podjęcia uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy najmu lokalu użytkowego nr 1 położonego w Międzyborzu przy ulicy Wrocławskiej 30 na okres 10 lat oraz odstąpienia od przetargowego trybu zawarcia umowy najmu lokalu użytkowego stanowiącego własność gminy Międzybórz. To jest lokal tak zwanego Totolotka. Państwo radni wysłuchali wyjaśnień burmistrza co do tej uchwały i teraz bardzo proszę, kto z Państwa radnych jest za włączeniem do porządku obrad wymienionej tu uchwały, proszę jest o podniesienie ręki w górę. Bardzo Państwu dziękuję. Za przyjęciem do porządku obrad uchwały głosowało 14 radnych, nie było głosów przeciwnych i wstrzymujących. Ja jeszcze zapytam, czy do protokołu z poprzednich 16 sesji nie ma żadnych uwag? Nie ma. A więc przechodzimy teraz do punktu trzeciego. Jest to podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia strategii rozwiązywania problemów społecznych gminy Międzybórz na lata 2020. Została na miejscu. Treść uchwały następująca. Uchwała Rady Miejskiej w Międzyborzu w sprawie przyjęcia strategii rozwiązywania problemów społecznych gminy Międzybórz na lata 2020-2025. Tu właściwa podstawa prawna. Rada Miejska w Międzyborzu uchwala, co następuje, paragraf pierwszy. Przyjmuje się strategię rozwiązywania problemów społecznych gminy Międzybórz na lata 2020-2025 w brzmieniu określonym w załączniku do niniejszej uchwały. Paragraf drugi. Wykonanie uchwały powierza się burmistrzowi miasta gminy Międzybórz. Paragraf trzeci. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. W załączniku jest pełna strategia rozwiązywania problemów społecznych w gminie Międzybórz, którą prezentowaliśmy Państwu na posiedzeniu komisji. Dotyczy ona całkowitej analizy rzeczywistych stanów sytuacyjnych opieki społecznej na terenie miasta gminy Międzybórz, czyli liczby podopiecznych, ich problemów konkretnych i problemów szczegółowych, jak również procedur, podstaw i kierunków działania opieki społecznej na lata 2020-2025, bo tego wymaga od nas ustawodawca, byśmy taką pięcioletnią strategię stworzyli. Przewidujemy w nim wszelkiego rodzaju działania skierowane na realizację i zabezpieczenie potrzeb mieszkańców naszego miasta i naszej gminy. Natomiast było też takie pytanie, czy dlaczego nie przewidujemy w nich sytuacji specjalnych, chociażby związanych z koronawirusem. One tam są odzwierciedlone jako podstawowe kierunki opieki, natomiast w przypadku takich sytuacji specjalnych obowiązują tak zwane specustawy, które na czas działania sytuacji wyjątkowej zawieszają nawet bieżące rozwiązania i podporządkowane są to rozwiązaniom kierunkowym wskazanym w uchwałach specjalnych. Proszę Państwa o przyjęcie tej uchwały w treści, która była prezentowana na komisjach. Dziękuję bardzo. Czy mamy pytania do strategii? Nie mamy. A ja tylko zapytam właśnie, bo ja to pytałam o tą, na ten czas wyjątkowy, że nie ma zapisane tutaj w tej strategii, bo to są specjalne decyzje. A to proszę mi powiedzieć, to jak opieka działała w tym czasie na przykład? W momencie, tak jak cały urząd, opieka reagowała normalnie na wszystkie zgłoszenia. Po chwilowej przerwie tylko, nawet nie wiem, czy ona była jednodniowa, ruszyły normalnie opiekunki terenowe, pracowały, dlatego że trudno naszym podopiecznym wytłumaczyć, że jest koronawirus, nie możemy się widzieć, więc z totalnym narażeniem, przy pełnym zabezpieczeniu tym, co mogliśmy, czyli maseczkach, przyłbicach, rękawicach i środkach dezynfekcyjnych, normalnie pracowała, normalnie były rozpatrywane wnioski, wszystkie decyzje wystawiane. Tutaj nie było przerwy w działaniu opieki w związku z wirusem od początku marca aż do dziś włącznie. To super, to fajnie. A więc przystępujemy
do głosowania. Ja jeszcze zacząłem przystąpieniem do głosowania. Stwierdzam, że na sali obrad znajduje się 14 radnych, więc możemy podejmować uchwały i bieżące decyzje. Kto z pań i panów jest za przyjęciem projektu uchwały w sprawie strategii rozwiązywania problemów społecznych? Proszony jest o podniesienie ręki w górę. Bardzo dziękuję. Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? Proszę o to samo na tabletę. Dziękuję. Za projektem uchwały głosowało 14 radnych, nie było głosów przeciwnych i wstrzymujących się. Przechodzimy zatem do uchwały nr 4. Tą uchwałę już znamy, tam są małe korekty. Jest to podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały nr 16 w Międzyborzu w sprawie przedłużenia terminu płatności rat od podatku. I tu proszę pana burmistrza o wyjaśnienie. Uchwała Rady Miejskiej w Międzyborzu, jak też uchwały w sprawie zmiany uchwały nr 16 łamane przez 120/2020 Rady Miejskiej w Międzyborzu z dnia 23 kwietnia bieżącego roku w sprawie przedłużenia terminów płatności rat podatku od nieruchomości. Tu właściwa podstawa prawna. Paragraf pierwszy. W uchwale nr 16 łamane przez 120/2020 Rady Miejskiej w Międzyborzu z dnia 23 kwietnia 2020 w sprawie przedłużenia terminów płatności rat podatku od nieruchomości załącznik nr 2 otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały. Paragraf drugi. Wykonanie uchwały powierza się burmistrzowi miasta gminy Międzybórz i paragraf trzeci. Uchwała wchodzi w życie z dniem ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego. A zmiana, jak informowaliśmy na komisji, dotyczy tylko jednego zdania zawartego w załączniku, ponieważ w przypadku tam, gdzie informowaliśmy o odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych oświadczeń związanych z planowanymi przesunięciem terminów płatności, mieliśmy zapisane dodatkowo oświadczam, że znany jest treść artykułu 233. Przesunięcia i mamy takie wnioski, kilka wniosków jest. Część nie korzysta, natomiast trzeba wziąć pod uwagę, że mogą skorzystać nawet z raty majowej czy z raty jeszcze czerwcowej, więc dopóki nie minie ten 3-miesięczny okres, kiedy mogą składać wnioski, to pewnie jeszcze pełnej liczby nie będziemy mieli. Nie ma może masówki, mówiąc tak ogólnie, że wszyscy piszą o przełożenie terminów płatności, a to też wiąże się z tym, że spora część przedsiębiorców jest świadoma i odpowiedzialna tego, że jeżeli skumulują się płatności na września, to potem może być problem z regulacji bieżących płatności i regulacji płatności przełożonych. Więc korzystają z tego osoby na mocy ustawy, natomiast nie jest to jakaś skala masowa. Panie, to było ostatnio obiecane, że będą poinformowani wszyscy przedsiębiorcy. Czy jest to spełnione? Wszyscy przedsiębiorcy wiedzą, natomiast w naszym przypadku wśród tych osób, bo tu mówimy o przedłużeniu terminu płatności. Myśmy mówili o poinformowaniu przedsiębiorców o uchwale, której zwalniamy specjalne uchwały. To jakby nie ta uchwała jest. Tutaj mówimy tylko o możliwości przedłużenia i tu każdy przedsiębiorca, czy ten, który był zamknięty z mocy ustawy, czy ten, który miał problemy przejściowe, może z tego skorzystać. Natomiast informacja poszła do tych przedsiębiorców, których poprzednią uchwałą zwalnialiśmy z tych środków. Nie mamy ich wielu, wszyscy zostali poinformowani, natomiast z tego, co wiem, na tę porę jedno tylko wpłynął na razie wniosek związany z zwolnieniem, dlatego też, że spora część tych osób, którzy w trybie ustawy zostali zamknięci, czyli mówimy tu o fryzjerach, rehabilitantach, nie jest właścicielem lokali, w których prowadzi działalność, więc siłą rzeczy nie płaci od nich podatku od nieruchomości. Natomiast jeden wniosek mamy złożony na pewno i jeden w tej chwili jest uzgadniany co do treści. Kto z pań i panów jest za przyjęciem projektu uchwały w sprawie przedłużenia terminu płatności rady od podatku? Proszę o podniesienie ręki. Dziękuję bardzo. Proszę o to samo na tabletach. Dziękuję za projektem uchwały. Głosowało 14 radnych, nie było głosów przeciwnych ani wstrzymujących się. Przechodzimy do uchwały, którą już podejmowaliśmy. Też tu są zmiany i jest to podjęcie uchwały uchylającej uchwałę zmieniającą uchwałę w sprawie wysokości i zasad ustalenia i rozliczania dotacji celowej dla podmiotów prowadzących żłobki lub kluby dziecięce na terenie miasta i gminy Międzybórz. I tu chyba poproszę pana wiceburmistrza o wyjaśnienie, co uchwała. Uchwała Rady Miejskiej w Międzyborzu
uchylającą uchwałę zmieniającą uchwałę w sprawie wysokości zasad ustalania i rozliczania dotacji celowej dla podmiotów prowadzących żłobki lub kluby dziecięce na terenie miasta i gminy Międzybórz. Tutaj jest stosowna podstawa prawna. Paragraf pierwszy. Uchyla się uchwałę nr 16/122/2020 Rady Miejskiej w Międzybórzu z dnia 23 kwietnia 2020 roku zmieniającą uchwałę w sprawie wysokości zasad ustalania i rozliczania dotacji celowej dla podmiotów prowadzących żłobki lub kluby dziecięce na terenie miasta i gminy Międzybórz. Paragraf drugi. Wykonanie uchwały powierza się burmistrzowi miasta i gminy Międzybórz. Paragraf trzeci. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego. Znaczy, w uzasadnieniu uchwały po prostu chcieliśmy zaoszczędzić, bo chcieliśmy dobrze, natomiast Regionalna Izba Obrachunkowa stoi na stanowisku, którego nie chcemy weryfikować w Wojewódzkim Sądzie Administracyjnym, że jeżeli dotacje udzielamy na określoną kwotę, to bez żadnych warunków wstępnych czy granicznych, i jeżeli chcielibyśmy ją zmniejszyć, a nie ograniczyć, to musielibyśmy każdorazową uchwałę wywoływać, czyli uchylającą poprzednią uchwałę, wskazującą na inną stawkę dotacji w następnej uchwale, którą musielibyśmy podejmować. I aby nie robić bałaganu legislacyjnego, czyli co miesiąc spotykać się i zmieniać uchwały dotacyjne, czyli tym samym zmieniać zapisy w budżecie, proszę o przychylenie się do stanowiska Regionalnej Izby Obrachunkowej i o uchylenie tej uchwały, w związku z czym będzie obowiązywała poprzednia uchwała, która dofinansowanie w wysokości 500 zł na dziecko utrzymuje w ruchu bez względu na to, czy zajęcia się odbywają. Oczywiście pod warunkiem, że jest to nie z winy przedsiębiorcy prowadzącego działalność w formie żłobka, a w związku z przepisami ogólnymi, nadrzędnymi, w tym przypadku w trybie ustawy COVID-20. Więc proszę o zgodę na uchylenie tej uchwały. Będzie obowiązywała podstawowa, którą przyjęliśmy wcześniej. Znaczy, ona jest podpisana jako stała uchwała w momencie, kiedy funkcjonuje żłobek, natomiast każdorazowo i tak, żeby ona miała podstawy prawne, w budżecie następnego roku budżetowego będzie musiała być ujęta w planie budżetowym. Jeśli by nie była ujęta, to wtedy musimy ją zmienić bądź wycofać. Przechodzimy teraz do następnej uchwały. Jest to podjęcie uchwały zmieniającą uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu gminy Międzybórz na rok 2020. I proszę bardzo. Projekt uchwały. Uchwała Rady Miejskiej w Międzybórzu zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu gminy Międzybórz na rok 2020. Stosowna podstawa prawna, paragraf pierwszy. Zwiększa się dochody na 2020 rok o kwotę 56 480 w zakresie dochodów bieżących i dokonuje zmian zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały. Zmniejsza się, paragraf drugi, zwiększa się wydatki na 2020 rok o kwotę 56 480 w zakresie wydatków bieżących i dokonuje zmian zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały. Paragraf trzeci, plan budżetu po zmianach wynosi po stronie dochodów 29 405 993 zł 25 groszy, w tym dochody bieżące 26 864 781 zł 25 groszy, dochody majątkowe 2 541 212 zł. Punkt drugi, po stronie wydatków 29 256 668 zł 60 groszy, w tym wydatki bieżące 26 781 402 zł 60 groszy i wydatki majątkowe 2 475 266 zł. Paragraf czwarty. Wykaz wydatków majątkowych do realizacji w 2020 roku otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały. Paragraf piąty. Wykonanie uchwały powierza się burmistrzowi miasta gminy Międzybórz. Paragraf szósty. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Tytułem objaśnienia mamy minimalną zmianę na plus po poprzednim posiedzeniu komisji, ponieważ tam, jak Państwo pamiętacie, wprowadzaliśmy w dwóch zakresach finansowych zmiany. Na przeksięgowanie środków na pierwszy projekt wsparcia zdalnej szkoły, wsparcie ogólnej sieci edukacji w systemie kształcenia zdalnego.
zakup tabletów dla uczniów do zdalnej nauki w szkołach podstawowych to była kwota 59 919,35 zł i to rozksięgowujemy na właściwe paragrafy. I te pieniądze już fizycznie mamy na koncie, czyli uruchomiliśmy już procedurę wyboru oferenta i zakupu sprzętu. Drugą już wcześniej zaplanowaną zmianą, o której mówiliśmy, było wprowadzenie na podstawie zawiadomienia wojewody dolnośląskiego kwoty 1480 na środki Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej i to było omawiane. Natomiast trzecią zmianą, która doszła w tej chwili, dlatego że wczoraj otrzymaliśmy potwierdzenie środków, otrzymaliśmy dofinansowanie w ramach drugiej tury środków na zdalną szkołę plus, powszechny dostęp do szybkiego internetu. Dostaliśmy przydział linii w kwocie, dostaliśmy kwotę 55 000 zł, zabezpieczoną w liście rankingowej i potwierdzoną. I po to, żeby potem gwałtownie nie zwoływać kolejnego posiedzenia sesji, tylko po to, żeby te środki wprowadzić, tak byśmy mogli nimi dysponować i przygotować kolejny przetarg. Proszę o przyjęcie tego w porządku dzisiejszego projektu uchwały budżetowej. To są środki, które są przeznaczone tym razem nie na zakup sprzętu do szkół, ale na wsparcie indywidualnych potrzeb uczniów, którzy w związku z wyizolowaniem, z możliwością braku posiadania sprzętu, nie mają szans na prowadzenie nauki zdalnej. To jest jakby druga niezależna dotacja. Tu mamy przyznane 55 000 zł. W momencie, kiedy rozstrzygniemy pierwszy przetarg, te 59 919 do szkół, uruchamiamy procedurę naboru pod drugi przetarg i potem będziemy realizować go zgodnie z wytycznymi. Stąd proszę, żeby tą dodatkową zmianę również przyjąć w temacie przed głosowaniem tej uchwały. Dziękuję bardzo. Proszę Państwa radnych, czy mają pytania? Znowu ja muszę się dopytać, bo mnie mieszkańcy zgłaszali, że dzieci nie mają tabletów i co im teraz powiedzieć, jak przyjmujemy tą zmianę, że gdzie się mogą zgłosić? W momencie, kiedy na tą porę mogliśmy sobie zrealizować w ten sposób pomoc uczniom, że wypożyczaliśmy sprzęt do nauki zdalnej, tak by była możliwość wyposażenia w sprzęt, który był na stanie szkół. W tej chwili mamy listę osób, które mogą się kwalifikować, zresztą bardzo dużą. To są głównie chodzi o rodziny wielodzietne, bo tak jest we wskaźniku, których jest na tyle w domu więcej, że nie są w stanie posiadanym sprzętem obsłużyć prowadzenia nauki zdalnej na różnych poziomach nauczania. W związku z tym w momencie, kiedy rozstrzygniemy przetarg i będziemy wiedzieć ile, będą klasyfikowane te osoby według wielkości członków rodziny i ilości dzieci w rodzinie. Czyli zgłoszenia są już, proponuję, żeby zgłosić taki akces do dyrektora szkoły, ponieważ co prawda my jesteśmy stroną beneficjentem tych projektów, natomiast z doświadczenia wynika, że jeżeli już będziemy mieć fizycznie ten sprzęt, przekażemy go, jakby upoważnimy dyrektorów do zawierania bezpośrednich umów z osobami, do których ten sprzęt ma trafić. Przechodzimy zatem do głosowania. Kto z pań i panów jest za przyjęciem i podjęciem uchwały w sprawie zmiany w budżecie na rok 2020? Proszone jest o podniesienie ręki w górę. Bardzo dziękuję. I to samo na tabletach. Dziękuję bardzo za projektem uchwały. W sprawie zmian głosowało 14 radnych, nie było głosów przeciwnych i wstrzymujących się. I przechodzimy do naszego ostatniego projektu uchwały. Jest to podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy najmu lokalu użytkowego nr 1 położonego w Międzyborzu przy Wrocławskiej 30 na okres 10 lat oraz odstąpienie od trybu bezprzetargowego. Proszę o wyjaśnienie, chociaż już Ale należy odczytać wyjaśnienie, bo to jest uchwała, która jest dołożona. Najpierw treść uchwały proponowana. Uchwała Rady Miejskiej w Międzyborzu w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy najmu lokalu użytkowego nr 1 położonego w Międzyborzu przy ulicy Wrocławskiej 30 na okres 10 lat oraz odstąpienia od przetargowego trybu zawarcia umowy najmu lokalu użytkowego stanowiącego własność gminy Międzyborz. Podstawa prawna właściwa. Paragraf pierwszy. Wyraża się zgodę na zawarcie umowy najmu lokalu użytkowego nr 1 o powierzchni 28,78 m² położonego w Międzyborzu przy ulicy Wrocławskiej 30 na działce oznaczonej według ewidencji gruntów nr 970/3 zapisane w księdze wieczystej WR1E30670007/0 prowadzonej przez Sąd Rejonowy w Oleśnicy Wydział Ksiąg Wieczystej wykorzystywanego na prowadzenie działalności gospodarczej. Paragraf drugi. Wyraża się zgodę na odstąpienie od przetargowego trybu zawarcia umowy najmu lokalu użytkowego opisanego w paragrafie pierwszym niniejszej uchwały. Paragraf trzeci. Wykonanie uchwały powierza się burmistrzowi miasta gminy Międzybórz. Paragraf czwarty. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Tytułem uzasadnienia, jeśli Państwo zechcą przyjąć tę radę,
Proszę o wyrażenie zgody na bezprzetargowe oddanie w najem lokalu użytkowego nr 1 o powierzchni 28,780 według adresu wskazanego w treści uchwały. Zgodnie z artykułem 18 ust. 2 punkt 9 litera ustawy z dnia 8 marca o samorządzie gminnym, który stanowi, że do wyłącznej kompetencji Rady należy określenie zasad zbywania, nabywania i obciążenia nieruchomości oraz ich wydzierżawiania. Zawarcie takiej umowy następuje co do zasady w trybie przetargu stosownie do treści artykułu 37 ust. 1 z 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami, chyba że Rada na podstawie artykułu 37 ust. 4 tej samej ustawy postanowi o odstąpieniu od trybu zawarcia umowy. Dlatego też w paragrafie 2 uchwały Rada Miejska w Międzybożu, jeśli wyrazi zgodę, postanowi o wyrażeniu zgody na zawarcie umowy bez zastosowania trybu przetargowego. Wysokość stawki czynszu najmu określona zostanie w umowie, która zostanie zawarta po podjęciu niniejszej uchwały, co pozostaje w kompetencji burmistrza. W odniesieniu do lokalu Rada Miejska, wykorzystując wymienionych uprawnień, postanawia o odstąpieniu od trybu przetargowego zawarcie umowy najmu lokalu, który zgodnie z swoim zakresem działalności przystosowany jest do prowadzenia usług totolotka i sprzedaży prasy. Na terenie miasta gminy Międzybórz brak jest innego miejsca na prowadzenie tego typu usług, bowiem wymaga to stosownych umów i pozwoleń. Mając na uwadze powyższe, Rada Miejska postanawia od odstąpienia od bezprzetargowego trybu zawarcia umowy najmu. Wykonanie uchwały powierza się burmistrzowi. Mając na uwadze powyższe, Rada Miejska, jeżeli wyraża zgodę, przyjmuje podjęcie niniejszej uchwały za konieczne i uzasadnione. Bardzo proszę o możliwość skorzystania z tego przepisu, dlatego że chodzi nam o zachowanie też ciągłości tego lokalu. To jest jedyny punkt na terenie miasta gminy Międzybórz z formalnym dostępem do prasy ogólnej i też do totolotka, chociaż totolotek to już jest kwestia wyboru każdego, gra losowa. Natomiast jeżeli chodzi o prasę, z tym mamy problem, ponieważ po likwidacji kiosków ruchu mamy naprawdę ograniczony dostęp do prasy ogólnej. Stąd proszę o zgodę na przyjęcie tej uchwały w trybie wskazanym w opisie. Dziękuję bardzo. Czy Państwo radni chcieli coś jeszcze słyszeć? Nie? Przystępujemy do głosowania. Kto z Pań i Panów Radnych jest za przyjęciem projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy najmu? Proszony jest o podniesienie ręki w górę. I bardzo dziękuję. I to samo na tapetę. Za projektem uchwały głosowało 14 radnych, nikt nie był przeciwny, ani żadnego głosu wstrzymującego się. W ten sposób skończyliśmy projekty uchwały. Punkt 8. Interpelacja. Do Biura Rady nie wpłynęły interpelacje. 9. Zapytania, wolne wnioski, informacje. Bardzo proszę, zacznijmy od pana burmistrza. Ja króciutko tylko. Dzisiaj potwierdzono informację z sejmiku województwa dolnośląskiego. Dla Międzyboża na teren stadionu i klubu sportowego została przyznana druga transza dotacji na rekultywację i modernizację płyty boiska. Już w tej chwili rozpoczęły się prace na bocznej płycie boiska, kwota 37 tysięcy złotych. Jest to takie pozytywne zaskoczenie, które nam może troszkę kłopoty przysporzyć, dlatego że w ubiegłym roku, pamiętacie Państwo, dostaliśmy 50 tysięcy i drugą taką kwotę trzeba było wysygnować z budżetu. Udało się prawie większość zadań wykonać, które chcieliśmy w tym roku. To jest taki ewenement, że rok po roku Międzybórz dostał drugą taką dotację na nieco mniejszą kwotę, 37 tysięcy, spowodowane to jest sytuacją koronawirusa i obcięciem części dotacji. Natomiast to są środki na wykonanie bocznej płyty boiska. W ramach własnych zadań klub zmontujemy też ostatnią trybunę, jeżeli chodzi o siedzenia, i tak zwany sektor dla kibiców zewnętrznych, specjalnie agresywny, który musi, tak zwaną klatkę, którą trzeba będzie wykonać. W związku z tym, że klub wszedł do ligi wyższej, dlatego że po prostu dobrze grał, to od tego trzeba zacząć. Natomiast rozgrywki zostały przerwane w trakcie spowodowanym koronawirusem i sytuacja na moment przerwania rozgrywek została zaktualizowana i jest zamknięciem tabeli roku sportowego. W związku z tym klub musi wykonać tą boczną trybunę i tą tak zwaną klatkę, natomiast tych środków, które otrzymał, rozpoczął przygotowanie rekultywacji bocznego boiska po to, żeby nie niszczyć treningami bieżącymi płyty głównej, która zresztą na razie się ślicznie ukorzenia, ale w związku z tym zapewne należy się liczyć z tym, że dostaniemy od klubu pismo z prośbą o wsparcie tą drugą częścią kwoty, bo taka jest zasada montażu finansowego środków z urzędu marszałkowskiego. 3 czerwca o godzinie 14 mamy zaplanowane spotkanie w Wrocławiu z marszałkiem województwa dolnośląskiego odnośnie kształtu regionalnego programu operacyjnego. To jest też to spotkanie, które jest pokłosiem konferencji, która była w Międzybożu. Ponieważ musimy się określić i marszałek musi określić, w jakiej grupie formalnej gmina Międzybórz i inne gminy dolnośląskie będą funkcjonowały.
mamy podział na ZIT-y, zintegrowane jednostki terytorialne, były w tamtym rozdaniu tak zwane OSI, my byliśmy w OSI Doliny Baryczy, ośrodki strategicznej interwencji, w tej chwili już nie ma OSI, są tak zwane inne instrumenty terytorialne i trzeci mechanizm, tak zwany LKS, to jest mechanizm realizowany przez lokalne grupy działania na terenie gmin. Musimy uzgodnić, do której grupy się musimy wpisać, ponieważ do czerwca, do końca czerwca wszystkie gminy dolnośląskie muszą podjąć taką decyzję, w jaki mechanizm, do jakiego mechanizmu partycypują. Czy do takiego mechanizmu trafimy, to będzie to wymagało zgody marszałka, ale to spotkanie mamy 3 czerwca. Bieżący raport z otwarcia szkół i przedszkoli, bo otworzyliśmy je od poniedziałku. Stan dzieci w Bukowinie Sycowskiej 0, w Międzyborzu, w budynku międzyborskiego szkoły 3 osoby, w Filii w Kraszowie 2 osoby, w przedszkolu 15 osób w tej chwili jest na stanie, czyli mamy uruchomione 2 grupy. Przypominam, że zgodnie z wytycznymi nie dowozimy dzieci, w związku z tym no pewnie trzeba będzie rozważyć, co robić z tym dalej, ponieważ jeżeli nam za chwilę zostanie się okazać, że mamy jedno dziecko wszędzie, to też to są wymogi formalne. Wszystkie szkoły, przedszkola, wszystkie obiekty, całe budynki tydzień temu odkaziliśmy przed rozpoczęciem lekcji i zajęć, znaczy nie lekcji, zajęć opiekuńczo-wychowawczych, ponieważ lekcje się nie odbywają, dydaktyczne. W piątek teraz umówiliśmy się, że co tydzień będziemy ponawiać tą dezynfekcję, przynajmniej tej części tych pomieszczeń, które przebywają dzieci i obsługa, jak również sali sportowej. Oczywiście utrzymujemy tą sytuację, ale pewnie trzeba będzie na żywo reagować, tak jak wiele samorządów w ogóle nie otwiera niektórych jednostek, ponieważ nie mają do nich zgłoszenia jednej lub dwie osoby. Na tą porę otworzyliśmy, sprawdzamy, być może po niedzieli, w następnych godzinach będzie więcej chętnych, więcej dzieci. Natomiast korzystają dzieci klas 8 z tak zwanych konsultacji związanych z egzaminami i tutaj pod tym względem jest dość sporo dzieciaków, jak meldują dyrektorzy, korzystają z tej opcji, natomiast dalej formalnie nie możemy dla nich prowadzić zajęć, tylko tak zwane konsultacje. Więc póki co tak wygląda stan na dzień dzisiejszy. I z mojej części jeszcze ostatnia rzecz bardzo ważna. Chciałem od siebie złożyć, a od wszystkich instytucji samorządowych przekazać wszystkim Państwu najlepsze życzenia z okazji Dnia Samorządu i 30-lecia Samorządu Terytorialnego, Wolnego Samorządu Terytorialnego w Polsce. Dziękując nie tylko Państwu, ale wszystkim poprzednim radom, wszystkim działaczom samorządowym, wszystkim sołtysom, wszystkim jednostkom, które działają na rzecz samorządu za owocną pracę, ponieważ te 30 lat no, przynajmniej nie doprowadziły do tego, że zniknęliśmy z mapy samorządowej, ale z mapy gminnej. Ja myślę, że wpłynęły na rozwój gminy, czego Państwu i sobie życzę, żeby dalej tak trwało. To w imieniu wojewody, w imieniu marszałka, w imieniu prezydenta, bo też takie życzenia otrzymaliśmy z prośbą o przekazanie wszystkim Państwu wszystkiego najlepszego i bardzo dziękuję za te 30 lat pracy.